witajcie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie z Szymonem, moim kolegą. Siema. Zrobimy speedrun, kto szybciej znajdzie diamenty. Więc będziemy zaczynać za 3, 2, 1, start. Dobra. U Szymona będziecie mieli na kanale o nazwie Robin Hoody przez Łotwarte. Będziecie mieli film z... to samo wideo, tylko z mojej wizji. Tak, z jego perspektywy. Dobra, ja już zaraz będę miał kamień. Dobra, ja się kopię. Jeszcze tutaj nic nie widziałem. Jeśli chcecie więcej takich filmów tego typu, to zostawcie łapkę w górę. Typu właśnie jakieś speedruny, czy jakieś w ogóle odcinki z Minecrafta, bo ostatnio trochę ich jest mniej, więcej z Age'a. W ogóle nie ma! Nie, no jest trochę. Przecież ostatnio nawet nagrywaliśmy razem. No tak. Ale tak to w ogóle nie ma. No tak, tak to ostatnio. Licząc z tego, co było ostatnio, to ostatni film z Minecrafta nie jest z Minecrafta, tylko z tej podłogi. No ja wiem. Dobra. Kamienny pikaks. Wracamy, bo tu był węgiel. I bo ja w ogóle się wkopałem cynkiel na węgiel. Serio? Tak. Dobra, ja już mam wszystkie podstawowe kamienne narzędzia. Ja już sobie gdzieś idę tam dalej. Dobra, tu jest... Okej, dobra, widzę węgiel. Dobra, my... O, iron... Co jest? Lapis na kratce 60. Tak, lapis to się może pokazać dosłownie pod dirtem. No właśnie, pokazał się tu w wodzie tak dziwnie blisko. Dobra. Mówiłem ci, że kiedyś jak grałem z Filipem, to ten... wywalił Filip kryształa i później jak skautowałem teren, jak już wyszedł, to odkryłem, że w miejscu, gdzie wywalił kryształ, dosłownie dwa bloki pod dirtem znajdował się lapis. Aha, ja właśnie szukam węgla, po który tu przyszedłem. Bo mamy 20 węgla. Gdzie był ten węgiel? Dobra, nie chce mi się robić tam. Na razie kamiennych kluczy. Dobra, tam jest ten węgiel. Idziemy w stronę góry. Może... Kanion. Dobra. Tutaj profesjonalny parkour wchodzi w grę. Ale piękna podwodna jaskinia. Iron! Ej, kopię. Serio, to był po prostu pojedynczy węgiel. Ja mam tutaj iron. Ale się... pod wodą. O nie, dobra, to nie był pojedynczy. Dobra, tu jest go trochę więcej. Dobra, ja kopię pochodnie, tutaj... Pochodnie, zrobię sobie pochodnie. Dobra, ja kopię trochę tego węgla, żeby go mieć trochę. Wykopię całą rudę, bo ta ruda jest taka mniejsza, nie typu... Cztery wystarczą. Szkoda, że tutaj nie ma Optifine'a i Spider-Man nie goni. Odwal się ode mnie, Spider-Manie. Masz krytacki lopa. Pad na trzy. Dobra, widzowie, my zaraz skupimy całą rudę węgla, bo ona jest mała, a ja was zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo ten odcinek odbywa się z okazji 100 subskrypcji na tym kanale. Mam na 100 subów. Więc bardzo dziękuję za 100 subów, które udało nam się razem osiągnąć. Dobra, już nam tutaj starczy całego węgla. Więc możemy lecieć dalej. Jezus, mam jeszcze dwa ten na piecyk. Okej, dobra. Niech mi się ten iron szybko przepala. Dobra, ja już przechodzę całą górę. Okej, mamy owce. Owca terrorystka. No właśnie, ją chcę zabić, dlatego, bo to jest terrorystka. Dobra. Dobra, niech się ten iron szybko przepala. Mam 3 irona, idealnie. Dobra, tu jest jakaś kolejna owca terrorystka. Pyk. Zaraz będę miał łóżko. A po co ci łóżko? No właśnie, nie wiem.
Dobra. Już drugi rajon. Jeszcze jeden. Dobra, ja zaraz przejdę całą górę. Mam nadzieję, że zaraz będzie jakaś wioska. Jedyne co widzę to niestety drzewa i nic więcej. Dobra, mamy Świnia. Ion. O, dobra! Mam coś, co mi się bardzo przyda. Mamy już 3 Iona, można wychodzić na ziemię. Mam coś, co mi się bardzo, bardzo przyda. Czyli? Czyli ci nie powiem. Ja mam siekierkę. Nie mam innego lepszego materiału. Mamy tutaj dużą górę i mamy ocean. Mamy też lamy, więc nie będziemy ruszać. No to może. No, pod wodą jest nawet całkiem spokojnie. Jakoś dziwne, bo nie ma dronów. Wykrakałem, już są drony. Okej, dobra. Bo miałem właśnie ruiny portalu. Miałem ruiny portalu. I to była ta tajna rzecz. Dobra, już myślałem, że. Ej, dobra, chyba kolejny portal był pod wodą, ale nie wiem, bo była magma, więc. Dobra, ja mogę sobie już kraftować żelazny kilof. Dobra, to było po prostu. Oj, mogę to wygrać. O nie, dronet! Mamy żelazny kilof. O nie, no to może. No, a ja nie mam nawet żelaza. Więc mogę no, mieć. A to dlatego, że żeś uciekł za górę. I wiesz co? W kanionie obok spawnu były 3 iona. Poszliśmy chyba w dwie inne strony. No tak, bo ja jestem tutaj praktycznie cały czas na spawnie. Aha, jestem trochę dalej. Tam widzę jakiś ląd. Jest trzcina. Ja się mogę tam oddalić. Tutaj jakieś magmy. Dobra, mam 18 dirta, więc się mogę podsadzić. No i zaraz będzie pierwsza noc. Ja też nie mam na jakoś łóżko. Przeżyję. Najlepiej to by się teraz było zagłębić w jakiegoś cave'a, tylko że ja tutaj właśnie nie mam żadnego cave'a i w tym jest problem. Chwila, moment. Mam jakąś dziwną strukturę. Wioska! Ja nie mogę. To była ta dziwna struktura. No to ja mam łóżko. No ja nie mam. Ale mam zaraz. Mam przecież te 3 wełny. Znaczy zaraz będę miał, bo obok mnie jest owca. O nie, nie mam żarcia. Właśnie mi też się skończyło, a ja już. Dobra, to poczekaj, to ja też zaraz pójdę spać, tylko potrzebuję chyba jeszcze. Ile? No ja nawet nie muszę killować golema. Bo ja mam żelazo. Dobra, ja robię łóżko. Ty też rób łóżko. Ja zbieram pszenicę. No rób łóżko. W sensie, dobra. Uda nam się przespać tą noc. Dobra. Super. Teraz kraftujemy chlebki. Dobra, dobra, zjem sobie trochę mięska przetopionego. Przetopione mięsko! O, jakiś zombie. I może by się udało nawet na jakiegoś kowala. No nie, no szybciej, niech to się przetapia. O kurde, dżungla. Niech szybciej nie, to jedzenie się przetapia. Niech szybciej to jedzenie się przetapia. Wiesz, nie, tutaj jest jakaś skrzynka w tym domku. Dobra, wszystko wziąłem. Jakieś chlebki i jabłka. Dużo jabłek. 16 jabłek. No a ja mam chyba 11 złotych marchewek. Nie fleksuj się. Wcale nie tak, że ja prawdopodobnie wygram. No wiem, że ty to wygrasz na jakieś 90%.
No nie, no trafiłem na dżunglę, no. A dżungla jest dobra, bo może ci się trafić ta świątynia. No ale nie trafi się nawet żadna wioska. Wioska by mi się najbardziej przydała. Ja mam wioskę, ja byłem w wiosce. Nie wziąłem co prawda łóżek z wioski, więc będzie przy następnej nocy problem, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do następnej nocy. Dojdzie, dojdzie. Ale nie wydaje mi się. Chociaż ta dżungla nie jest wcale praktycznie zalesiona. Wiesz, Czy co to jest jest plusem? cave? Że ja mam takie dziwne, czarne kwadraciki, które są tak dosłownie. Jak się mi się czanki renderują, to ja mam takie czarne kwadraciki, które mi się skreślają, no nie? No, I one najlepsze. mi pokazują, zanim mi się wyrenderują czanki, pozwalają mi zobaczyć, co tam jest. No, znaczy najlepsze jest to, że ja mam Lush Cave'a. Laszki ci się nie przyda. No właśnie wiem. Axolotle ci nie dadzą diamentów. No ja wiem. Dobra, Iron, Iron. Dopiero masz Iron, lol. No, jestem w bardzo dużym cave'ie. No nie, no pojedynczy. Jakbyśmy się spotkali, to PvP jest na on. Możemy się klepać. No chyba tak, ale raczej się nie spotkamy. Coś chyba zauważyłem, coś szarego w tej dżungli. Ale nie, to było tylko niebo przed jednym dystansem. Ej, dobra, mam prawie że 100% szansę na wygranie tego. Czemu niby? Mam Pewnie opuszczoną nie masz kopalnię. Iron Pickaxe'a. Czy jakieś 50% tak jak ja. Ale mam opuszczoną kopalnię. Ja mam dżunglę. Wyścig z czasem normalnie. Jezus Maria, ile bambusów! Nienawidzę bambusów. Dobra, no nie, no proszę, żeby była skrzynka, bo tam był iron, Nie, to czemu ja jest go nie jakaś dziura z zebrałem? wodą. Najgorsze jest to, że wszystkie cave'y, jakie widziałem, są z wody. Słownie. Z wody. Dobra, tu jest jakiś... Panda! Lol. Panda, lol. Co? Niepotrzebna mi. Dobra, jaka ładna kopalnia. Dobra, kopiemy szybko iron. Ciekawe, może. Stawiamy Ej, pie... taki ja znajdę skarb. Mapę do skarbu. I uda mi się wykopać skarb. Łącznie to mi się chyba raz udało wykopać skarb. Aha. Żelaza, bo mam skrzynkę z torem, mam żelazo, mam złote jabłko, mam pochodnie, ale nie trafiłem na diaksy. Ja mam bagna. Bagna mi się nie przydadzą, więc tam nie idę. A ja mam żelazny kilof. Dopiero teraz, lol. I Co to najgorsze jest było? to, że już nie mam drewna. Ale w ogóle jesteś w kopalni jest drewno. No tak! A poza tym ty sobie siekierki robiłeś. Ja nawet siekierki sobie nie zrobiłem. Teraz schodzę. Mam jakiegoś cave'a. Mam 4 pochodnie. Zobaczysz co u mnie na I mam odcinku. z 3 zombiaków. A najgorsze jest to, że nie mam miecza. Simon, Czyli zobaczysz też co u się. mnie na odcinku, jaką ja tu mam kopalnię. A ty u mnie zobaczysz, jaką ja mam kopalnię. Muszę sobie Dobra. skartować crafting. Bo tamtego z wioski zapomniałem wziąć. Dobra, to jest level minus 4. Tu się mogą nawet naturalnie zrespić jakieś te diaksy. Tak, to jest już tam w niej byłem. Skrzynka. Dobra, w tamtą stronę lecę. Na hita padł, lol. A, bo one się paliły, bo one za mną szły. Dobra, ja sobie muszę trochę HP zregenerować. Dropnął mi żelazną łopatę. Pajęczyna. Czy to coś jest? Okej, to jest chyba dalsza część cave'a. Muszę sobie rozjaśnić ekran. Okej, mam spawner, tylko trochę się boję zejść, bo Jestem nie na wiem. poziomie 68. Aha, ja O, właśnie. spawner? Ale jaki? Spawnerze mogą być diaksy.
gramy na Education. A, no właśnie, też. Też gramy dalej na Education jako... Ze względu na to, że ja nie mam tego. Bedrocka. Że ja nie mam Classic Ranchera. Albo Bedrocka. Albo Bedrocka, dokładnie tak. I jak długo tutaj się kopi Stone'a? Za długo. Muszę uciekać. Dobra, ja stąd wychodzę. Ile, bo tam są bąbelki. Okej, lecę w tą stronę w bąbelkach takim też oddychać pod wodą. Tak, to mi daje ten. Dobra, ja lecę w tą stronę. Lapis mnie nie jest potrzebny. A ty wiesz, że kamiennym kilofem da się wykopać lapis? Tak? Tak. Aha. Dobra, schodzę tutaj na dół. Okej, super, kolejny tak, spawner. W tym cave'ie nic nie było. Dobra. I kolejny raz ten cave był z wody. Nie, bo ja utknąłem. No nie! Ja utknąłem. Tam, że ja znowu upadę od tego zombiaka. Co jest? Więc szybko się wydostanę. Dobra, tutaj... Tu idę. No nie! Wyszedłem z tego cave'a. I znasz cave'a? Nie, znasz cave'a chyba jeszcze nie. Ale wyszedłem z opuszczonej kopalni. Dobra, już się nie wracam chyba. No nie, no muszę się wrócić, bo jest ślepy zaułek. Okej. No nie! Mam! Co? Świątynię dżunglową. No to... Ale rzadko się w świątyni dżunglowej respił diaksy. Śni nie do końca. Czy? Muszę tutaj uważać na te pułapki. No. Szczerze, ja w życiu tutaj tylko byłem. Wiem. Nie ma. Dobra, ten tu lecę. Co ja, zwanęło mnie coś. Pewnie pułapka. Mam diament! Serio? Tak! Co? No nie. Ja u siebie już kończę film. Dobra, ja jeszcze tylko przeszukam jednego cave'a, żeby sprawdzić, czy... Jest! Udało mi się! Jeszcze sprawdzę. Ja już montuję mój film. Dobra, ja jeszcze tutaj podsprawdzam jednego cave'a, żeby tylko sprawdzić z ciekawości, czy jakbym tu wcześniej przyszedł, to... Dobra, ja też mam diamenty. Najprawdopodobniej jakbym tu chwilę wcześniej przyszedł, to też bym je zdobył, bo właśnie je zdobywam. A ile? Jeden. A ja mam dwa. Ja i tak jako pierwszy je zdobyłem, więc wygrałem. No ja wiem. Dobra, to ja też będę kończył ten odcinek, więc pa pa.